Dzisiaj do Was z takim zapytaniem, ponieważ grupę domową krawcową, porady i wskazówki, fanpage'a, Instagram, bloga, filmiki na YouTubie, wszystko robię dla Was, żebyście to Wy jak najwięcej z tego korzystali. I ostatnimi czasy, słuchajcie, bardzo dużo firm, dokładnie tak firm z tkaninami, zwróciło się do mnie o współpracę. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, że nagle w ciągu jednego tygodnia dostałam propozycję prawie od 7 sklepów. I znacie mnie, wiecie, że ja nie polecam czegoś, czego nie znam, a nie jestem w stanie poznać produktów tego sklepu, tych sklepów tak naprawdę, bo nie kupuję przez internet. Parę razy już się niestety zawiodłam przez internet, ale wiem, że Wy kupujecie przez internet, jesteście ciekawe, jak te sklepy wyglądają. I ponieważ ja im odmówiłam, tak delikatnie rzecz biorąc, mówiąc im, jakie ja mam zasady i reguły, odmówiłam im tej jakby współpracy, ale ostatnimi czasy, słuchajcie, wpadło mi coś do głowy, tak naprawdę to wpadło mi to wczoraj wieczorem, jak malowałam te moje skrzynki, że kilka razy już do mnie zwracaliście się z zapytaniem o rodzaj tkaniny, gdzie ją wykorzystać, co z nią zrobić. I wpadłam na coś takiego, żeby zorganizować live'y na moich social mediach, zorganizować live'y z tymi sklepami. Czyli będzie, wyobrażałam sobie to tak, że to będzie jakiś przedstawiciel tego sklepu. Spotkamy się na tym live'ie, gdzie oczywiście ja Wam wcześniej powiem, jak to, kiedy będzie ten live i z kim. I wtedy będziemy im zadawać pytania. Oczywiście zadawać my będziemy na zasadzie, że to ja będę Waszym przedstawicielem, ale to Wy mi wcześniej napiszecie, jakie Was pytanie interesuje, jakie Was tematy interesują. Ja coś już tam mam w głowie poukładane, co sama bym chciała się też dowiedzieć od takich sklepów. Generalnie możemy ich zapytać o wszystko. I nie będzie to jakby wtedy zobowiązujący mnie do odpowiedzialności za te sklepy, tylko każdy oglądając tego live'a będzie mógł sam podjąć decyzję, czy chce jednak tam w tym, z tego sklepu korzystać, czy nie. Nikt nie będzie wtedy mi przypisywał, że ja poleciłam ten sklep, a na przykład sklep się nie wywiązał, bo tak naprawdę to ja mogę tylko, słuchajcie, odpowiadać za mój sklep, który mam tutaj notabene Wam o stronę, pokazuję mojego sklepu, gdzie mam e-booki, wykroje, maseczki, ciężarki, mam tutaj kursy, na które również zapraszam. I za to ja mogę odpowiadać, tak? Bo ja wiem wtedy, co robię i jaki mam kontakt z Wami, jak u mnie odbywa się reklamacja. Za nikogo innego nie chcę odpowiadać. Dlatego dajcie mi znać tutaj pod tym postem, czy coś takiego Was w ogóle interesuje. Oprócz tego, oczywiście to będzie live, który będzie w tygodniu. Nie mówię, że może te co tydzień, ale oprócz tego live'u będzie jeszcze mój live, który ja będę z Wami prowadzić, ten szyciowy. Więc dajcie mi znać, czy Wam takie coś odpowiada, czy w ogóle Was coś takiego interesuje, a później będziemy dalej rozmawiać, ja będę rozmawiać z tymi sklepami i im ewentualnie zaproponuję, co mi wpadło do mojej głowy. Do miłego wieczorku!